Dzień dobry, wybraliśmy się do Frankfurtu. Jest tutaj naprawdę ogromny Flohmarkt. Trochę się przeraziliśmy jego wielkością. Jest na parkingu przy, jak się nazywa to, Hessen Center. No, mamy godzinę chyba 12. I nie wiem, o którym stąd wrócimy. Już mnie na samą myśl nogi bolą, nie? Ogólnie, żeby znaleźć tutaj parking, to też jest dramat. Ale znaleźliśmy, jesteśmy już prawie na miejscu, także zapraszamy do oglądania. No dobra, weszliśmy. Jesteśmy w środku, dotarliśmy na miejsce. Pierwsza rzecz, co mi wpada w oczy, to taka szala, miska. W zasadzie nie. Koszyk ażurowy, nie? Koszyczek, wie. Ale będzie z cyny. To będzie cynowe. Pokaż jeszcze? Odwróć go. Mhm. No, chcę pokazać zawsze, jak wyglądają przedmiety dość dobrze. No, z bliska. No. Ale mamy farta, bo jest naprawdę ładne późno. Światło tutaj. No i późno jest, nie jest jakoś... Tutaj jest jeszcze jedna. Wcześnie. W Frankfurcie odlatują, taka ciekawostka, w Frankfurcie odlatują i przylatują co 45 sekund samoloty, no nie? Tak. I słychać jest może... Jest ruch na okrągło, cały czas słychać szum silników. Miałem okrągło. No, inna puszka. Zrobię trzy. Pokażę wam coś ciekawego. My już kiedyś coś takiego kupiliśmy, bodajże w pierwszym odcinku, a przynajmniej w którymś z pierwszych. Jest to znowu różdżka z włosów. Bardzo możliwe, że to są jakieś funrealia. I są to włosy, które należały do jakiejś Sary Georg z Anglii. I taka ciekawostka, że to właśnie Anglicy zapoczątkowali taką modę na robienie różnych ozdób z ludzkich włosów. Mamy Łomonosow na małą kawę. Piękne wzorki. Pokaż sygnaturkę. Jeszcze raz. Dla kogoś, kto nie wie, to jest Łomonosow. I to jest wszystko Łomonosow? Wszystko Łomonosow. Ale ten jaki ładny. Tu jest ładna miśnia, patrz, tu masz. Winterabend, Hobaltnetz. Ja, so, musst du sehen. Und Meißen? Wie kostet pro Stück? 140 und 120. Okej. To jest 120, miśnia. Tak, miśnia. To jest drugi gatunek. Pokaż się. A tak odłożyłeś. No, bo żeby nie stuknąć. Drugi gatunek, dlatego że ma dwie kreski, tak? No chyba to się tak jakoś. Poprawcie nas, jak się mylimy. Ona tu już ma uszkodzenie, jest pęknięta. 120. A te były 140. I też drugi gatunek. Ale cię mnie interesuje Łomonosow. A mnie Łomonosow interesuje. Podobają ci się, no jeszcze jest tak, taka. Tak, podoba mi się ten, wersja. Ten i ten. Którą wy byście wybrali? Ja bym wziął tą, tą i tą. Gawie biura ze sztajfa. Już taka trochę biedna. Raczej sztajf. Ma nawet tutaj sztajf. No ale świetne, nie widziałam jeszcze takiej zabawki. Fajne jadeit. Wygląda mi to na taką japońską dłubaninę. Ku memu zaskoczeniu ze spodu też coś jeszcze jest. Z dwóch stron. To muszę wam tak nagrać. Jest naprawdę ogromne to lustro. Bardzo ładnie zrobione. I teraz pytanie jest, czy to jest drewno? Wygląda na to, że to jest drewno. Odwzorowany wzorami barokowymi. Pięknie zrobione. Rogi są w miarę niepouszkadzane. 250 euro. Patrzcie się, ile resoraków. Masakra. W jakim świecie? Miałem kiedyś dużo resoraków, to znaczy zabawek modeli,
ale z Burago. Tu jest Maisto, a ja miałem Burago. To jest Burago. Dużo tego miałem. Viper. A u mnie były takie małe autka. Tego typu. Ale świetnie. Zobaczyłem taką figurkę, tylko od razu wam pokazuję. Ma ubity jeden, nie wiem jak się to nazywa, wyrostek, tak to nazwijmy. Pani mi ją oferuje za 8 euro. Nic poza tym ubiciem tutaj nie ma więcej uszkodzonego. Pozostaje mi się jeszcze tylko dowiedzieć, co to jest za manufaktura. Co to jest? Do golenia. Do golenia. Dla kobiet. Specjalna fryzura właśnie, jak to? Na boba. W tych czasach, kiedy był ten Art Deco. Pusty, szkoda. A nie, tu jest. A jest. Jest. Nie. Dobre. Disco. Disco i ty się odbijasz w lustrze. Tak? No. Natalia wyczaiła następny kałamarz. I pan chce za niego dwie dychy. Natalia nie chce dać dwóch dych. Natalia by chciała 15. Może za 18. To jest targ. Trzeba się targować. Tak, trzeba się targować, no. O, już był za 25, już jest za 20. Znaczy był za 25, już jest za 20. Zapytasz się mnie, co to jest? To jest album taki secesyjny. I tam są różne... cena 250 euro. No, faktycznie. No, i takie, to są chyba pocztówki z miast. I to są pocztówki z miast. I patrz, one są tutaj chyba po wojnie. Niektóre. Tak jakby, no. Widzisz pan, jaka jest ruina? Tu jakie ruiny. I to są Francje. Remis i inne. Remi. Znowu album. Ale 250 euro. No dobra, dobra sztuka. Zastanawiam się, skąd jest to, no nie? O, ładny ten. No. Każda strona taka sama. Pan mówi, że prawdopodobnie Czechy, ale warto by było sprawdzić. W katalogu będziemy na pewno wiedzieć, będzie. Jak będziemy wiedzieć, to damy wam znać. Będzie opis pod spodem. 25 euro, no. Gdzie jest to? Ale piękne, tu. Tutaj pięknie stało. Jest. A tu mamy takie kafloki, kachelki. To jest fajans, tak? To będzie fajans. Majolika. To jest falsu majolika. Majolika. O, Skarsruhe. O, Skarsruhe, tak? Ciekawe, czy jest z tyłu stempel. No pewnie. Jest Skarsruhe. Mhm. Trzy dyszki, taki jeden. No. Interesujące naprawdę. Was ist das? Wissen Sie nicht, was ist das? Yeah. Co to jest? Reis. Für Marmelade, für Konfituren. Yeah, genau. Ah, faktycznie. Marmeladedose, ja. Yeah. Hast du darauf gekriegt? Nein, ich habe das gewusst. Ja? Es gibt viele Leute, die nicht wissen, was das ist. Manche denken, das ist Aschenbecher. Ja, genau. Idę zobaczyć. Co jest ten? Pokażesz mi jeszcze. O, tak. Chcę zobaczyć. Bo wcześniej próbowałam nagrać, ale nie nagrałam i teraz. Trzeba jeszcze raz. Teraz jeszcze raz. Ciekawy obraz wyszyty. Chyba na. Przejdę, to jest jedwab. Na jedwabiu. Wow. Natalia szuka kulek uranowych. Już znalazła trzy. Przyświecisz? Popatrzcie, jak się świecą. Jedna, druga, trzecia. Trzecia. Marbles. Fajne. Szukaj dalej, znajdziesz coś jeszcze. Somerso. Przed chwilą się ze mną gościu kucił. No. Miałeś hotspotkę, no nie? Miałem hotspotkę w ręce, a ten mi mówi, że to jest Włochy i nie mam pojęcia o tym. O tym, co mówisz. Ale, no dobra, nie będę komentował. No są tacy ludzie, no nie powiesz, nie możesz im powiedzieć nic.
Ładne są. Też ładne są. Mi się tak podoba ten kształt. Bardzo ładny. Teraz tutaj na tym stanowisku, na tym stoisku wypatrzyłem taki ołówek automatyczny. Pokażemy tylko tutaj próbę. 900, bardzo ciekawe 900. Zastanawiające. Tutaj jest coś napisane, Schilde. I oczywiście podeszłam. No, Natalia mnie ubiegła, to znaczy zauważyła, że to kupuje. Chciałem jej to pokazać dopiero w domu. Bo jej powiedziałem, że pierwszy jaki zobaczę, to kupię jej dopiero pokażę w domu. No, nie udało mi się. No, dałem jej, już nie miałem wyjścia. No. Daliśmy za to 30 euro. Tak, 30 euro. Stan naprawdę bardzo fajny. I działa. Hier ist die Geschwindigkeit. Immer drehen. Wenn das bisschen mehr atmet, dann stoppt, sonst geht das kaputt. Jetzt, ich fühle das. Jetzt ist Stopp. Sonst geht das kaputt. Jestem podjarany, bo ja chciałem coś takiego. No co ty gadasz? Natalia, mam ała. Ej, to jest mega. Nawet się tu pan obok zastanawia. Platte darf ich lassen. Egal? Nein. Es ist egal? Schellack. Schellack habe ich. Willst du das haben? Achso, gut dann. Chyba mamy tu patyczaka. Rączka jak uczymy patyczek, się, więc. Uczymy się cały czas. To chyba jest patyczak. Patyczak. Pokaż tutaj ten przód. Te kwiatuszki piękne. I jest to Wałbrzych, Karl Tilsch. Altwasser. A, Altwasser. Stary Zdrój. Ale piękna. Za 17 albo nawet za 10. Przepiękna. Tacy z biżuterii. Ale śliczne. Taki limosz. O, albo tu jest taki ładny sekretnik. W 98. Wohnungsauflösung. A nie, to jest z opróżniania mieszkania. 98. Czekaj. O, fajne koguciki. Okay. No. Kurka, a nie kurka i kogut. Kurka i kogut, no. Tak, kurka i kogut. Cena też taka dosyć. No, właśnie. 54 chyba. 50 coś. Jaka futanga. Co tam widzisz? No, i to jest zapalniczka, ale brzydal. Jaki brzydal. No, ma tak kałamarzyk. No, rzeczywiście. Z Paryża. Na paryżki, gdzie ludzie pejserek i redidów
Właśnie. Bez szkiełek. Właśnie, bez szkiełek zwyczajnie. To w zasadzie norma. Ale ty już dzisiaj dorwałaś fajny kałama. Tak, w końcu go kupiłam. Pasterz. Kawał sztuki. Pasterz, no nie? Który pasie swoje owce. Teraz odpoczywają. Że jakiś taki tyrolski, bawarski widok. No. A jest gdzieś podpis chyba jest tutaj na dole. Ale tak ludzie przechodzą i ciężko jest mi to ująć. Genialny kolor. Naprawdę genialny kolor. A w zasadzie genialne kolorki. Nie wiem, który to już jest przedmiot szklany, który dzisiaj wam pokazuję, ale jakoś tak ostatnio u mnie jest na topie ze szkłem. Także... Chyba to jest wynikiem tego. Właśnie ostatnio w temacie jest szkło. Ostatnio mój jeden kolega zbił sobie kufel i dostałem zlecenie, muszę mu znaleźć nowy. Ale popatrzcie na tego, jaki ładny. Bardzo ładny, litrowy. Taki właśnie duży litrowy sobie rozbił. Jest tutaj sygnowany. Ja kiedyś znalazłem... O, jest! Jest tutaj ta gwiazda. Kiedyś znalazłem tą sygnaturę. Będę musiał znowu zaglądnąć do literatury albo do internetu, jak sobie nie znajdę w tym w literaturze. Co to za manufaktura? Co to za producent? I cena tego no wstępnie 10 euro. To chyba jest lampka. Tak myślę. Albo się to stawia na... O, jest sygnatura. Proszę Państwa, co to za sygnatura jest? Rozpoznaje ktoś z Was? WC z koroną. Z ciekawszych fantów widzę coś polskiego. Jest żywiec, full jasne, beer. Pełne piwo. Jasne, pełne piwo, jeden kufel. Z drugiej strony no. Okocim. Okocim. Fajny półlitrowy. No, będzie miał więcej jak pół litra. No, jeszcze tu widzę, że są inne polskie, tak? Tak, tutaj jest jeszcze Stułowic, taki z góralskimi klimatami. Mhm. Też są szyszki chmielu. I z drugiej strony też taka para tańcząca. No. No i to są Tułowice. O, tak, dobrze pokazuję. Dobrze, no. O, i leci samolot. No, samoloty nad nami latają. Tak jest we Frankfurcie właśnie. Tutaj mamy... Kreszel zamek, to już nie wiadomo skąd. Ale już ubity. Warmia Mazury. Gierybki. Też jakaś pamiątkowa. A tutaj mamy... To już jest coś niemieckiego. Mhm. A tam jeszcze jest z górnikiem, tak? Za 6. A ten za ile? No, pan chce 7. Nie, ubieraj się na swoim. Trzeba na swoje. Może się uda. Nie myślisz, że ten? Czym? Ale ładne. Piękne. Takie obrazy do powieszenia, takie Jugendstil. Secesyjne. Secesyjne. Myślimy, że... Flomarkt we Frankfurcie dosyć fajnie oddał. Naprawdę ciekawe fanty znaleźliśmy, a przynajmniej fajne. Zaczniemy chyba od tego, co kupiła Natalia. No dobra, jeśli zaczynamy ode mnie, no to niech będzie. Mój pierwszy zakup jest to taki kałamarz z podejrzewam jadeitowym tym... Jak to się mówi? Wieczko. O, z jadeitowym wieczkiem, klapką. Nieraz właśnie przed kamerą jest tak, jak mówię, gorzej jest przypomnieć sobie, jakoś tak ładnie ułożyć zdanie, a poza kamerą to tyle fajnych słów człowiek wynajduje, żeby mógł użyć. Jest to kryształ, tak podejrzewam. Jest to kryształowy kałamarz. Bardzo ciężki. Bardzo ciężki, nic nie ukruszone, nic nie zniszczone. Nie potrzebuję, tak podejrzewam, że nie potrzebuję szkiełka do środka. No, jedynie tutaj jest ta wada, tak delikatnie ubity jest troszkę ten jadeit, ale tak naprawdę minimalnie. No i tu jeszcze.
A drugą rzeczą są to tak zwane marbles, chyba tak to się wypowiada. I okazuje się, znaczy okazało się, że one są uranowe i ich teraz poszukuję, że inaczej, że są wśród tych kulek uranowe kuleczki i ich właśnie poszukuję. I spójrzcie sami. Oprócz chyba tej jednej, bo ta jedna chyba miała gdzieś tu bardziej tak... Malutko tego chyba. Malutko, no. Ale świeciła wśród tych kuleczek. No. Jest jeszcze... A jeszcze jest taka ciekawa jedna. Wygląda jak salamandra. Wygląda jak pokaż salamandra. O nie. Ucieka. No i ona właśnie tak na taki czerwony, wulkaniczny kolor. Lawowy. Dobra. No to moje zakupy wyglądają tak. Zaczniemy może od Bolesławca. Z Bolesławca kupiłem taki pojemnik na żywność. Sprzedawca sobie zakleił tutaj, przykleił sobie to wieczko, żeby nie wypadało bardzo mądrze, bo ludzie podnoszą i przez to często brakuje tych dekielków w różnych przedmiotach kruchych. Mniej więcej 10 euro mnie kosztował, dlatego że kupiłem w pakiecie, można powiedzieć, razem z tym pojemnikiem na żywność i razem z tym szapoklakiem. O, proszę bardzo. Szapoklak naprawdę w superowym stanie. Za wszystkie te cztery rzeczy zapłaciłem 45 euro. Naprawdę niewiele, naprawdę fajna cena. Troszeczkę mamy tutaj niefajne światło. O, troszeczkę to lepiej wygląda teraz. Naprawdę jest mało zniszczony i warto było się nim zainteresować. Tu jest jeszcze jeden szapoklak, który kupiłem również za 30 euro, ale jest w troszeczkę słabszej kondycji, ma lekkie przetarcia, ale tak poza tym te przetarcia są tylko w tym miejscu, na tym rogu, znaczy na tej krawędzi. Ten jest chyba z Monachium, o ile dobrze pamiętam, tak, z Monachium. München. Jest oczywiście razem z kartonikiem, co mnie naprawdę cieszy, bo będzie go można łatwo przetransportować. No i oczywiście automatycznie też jego wartość wzrasta. Następnymi rzeczami są filiżanki. W zasadzie wszystkie te cztery przedmioty to jest Rosenthal. Jest to filiżanka już nie wiem z których lat, w jakim razie. Nie jest to stara sygnatura. No i mlecznik tak samo jest z tą samą sygnaturą, w bardzo dobrym stanie. Nie ma co się tutaj do niczego przyczepiać. Rewelacja. Chyba najlepszy zakup, który mnie zaskoczył, ponieważ nie spodziewałem się, że ten Rosenthal jest tak drogi. Ja dałem za niego 10 euro u tej samej pani, u której kupiłem ten komplecik. Filiżanka, jak i podstawek w bardzo dobrym stanie. Nie ma co się nawet nie było się nawet nad czym zastanawiać. Trzeba było to wziąć w tej cenie, proszę państwa. To jak za darmo. No i chyba ostatnim z zakupów, który kupiłem, który należy do tej pani. Miałem dylemat, ale no jednak chyba zostanie u niej. Ja sobie znajdę jeszcze ładniejszy. No. Ja sobie znajdę jeszcze ładniejszy. Jest to ołówek z Belgii. Próba srebra 900. Bardzo ładnie zachowany. Ma takie malutkie wgniecenia gdzieniegdzie. Oczywiście działa. Ten grafit się wysuwa. Spójrzcie, jak się wysuwa. Widzicie? Coraz dłuższy jest. Tak więc funkcjonuje. 35 euro. Dobra cena. Zakupki myślimy, że są udane. Szczególnie
ołówek, według mnie, ta filiżanka, no i kałamasz Natalii. Uważam, że to naprawdę dobre zakupy z tych wszystkich. Co możemy jeszcze od siebie powiedzieć? Dziękujemy Wam za wszystkie komentarze, za aktywność na kanale. I zapraszamy Was również do dalszej aktywności, do komentowania. Z naszej strony to wszystko. Żegnamy się z Wami i do zobaczenia za tydzień. Pa! Pa!